16 stycznia 2024 roku to dzień, który przejdzie do historii tego klubu. A to dlatego, że skończył się czas w Romie José Mourinho. Czy stała mu się krzywda, czy jednak władze Romy zrobiły dobrze? O tym w dzisiejszym odcinku. Był to czas niekończących się konfliktów, czas wojny przeciw wszystkim i wszystkiemu, a najbardziej przeciwko sędziom. Czas bronienia oblężonej twierdzy, czas złych emocji, czas dreptania w miejscu, jeśli chodzi o Serie A, również czas odległy o lata świetlne od walki o Scudetto, ba, od pierwszej czwórki. Dlatego czas José Mourinho ja oceniam dość krytycznie i dość surowo. Na początku dałem się ponieść tej fali entuzjazmu, która towarzyszyła przyjęciu przez José Mourinho propozycji Romy. To był maj 2021 roku, kiedy natomiast w lipcu przyjechałem do Rzymu, to mnóstwo się nachodziłem, by odnaleźć koszulkę przedstawiającą José Mourinho na skuterze z szyją owiniętą szalikiem Romy. To było jakby odtworzenie muralu stworzonego przez Harry'ego Greba, street artysty. José Mourinho został zaprezentowany na Campidoglio. Trudno o bardziej zaszczytne miejsce w całym Rzymie. Był lipiec 2021 roku, kiedy odbyła się pierwsza konferencja prasowa. To był czas trwania Euro 2021 i siłą rzeczy najwięcej mówiło się o reprezentacjach, ale ze względu na José Mourinho wyjątek w zespołach klubowych stanowiła Roma. Kibice Romy dostali taki zastrzyk adrenaliny, że mogli tańczyć i śpiewać od rana do wieczora i rzeczywiście to robili. W sezon 2021-2022 weszli na pełnej petardzie optymizmu. Początki były jakby wyjęte żywcem z podręcznika o sukcesie, ale dość szybko zaczęła się jazda bez trzymanki, taka wynikowa, trochę w górę, ale bardziej w dół i natychmiast zaczęło się permanentne zarządzanie kryzysem. Szukania alibi, szukania winnych, nie u siebie, a u innych. Zaczęło się także wybielanie rzeczywistości i zdarzały się naprawdę wstydliwe wpadki, po których wielu trenerom najzwyczajniej zabrakłoby słów, ale Mourinho zawsze je miał w zanadrzu. Jednak nie można powiedzieć, że się bronił, bo Mourinho nigdy się nie bronił. On atakował. Te wpadki bolały najbardziej, ale chyba bolało jeszcze bardziej to, że Roma na dłuższym dystansie, zamiast przybliżać się do czołówki, coraz bardziej się od niej oddalała. Regularnie przegrywała z Interem, Milanem, Lazio i Juventusem. Za rządów José Mourinho była jedynym z wielkich w Serie A, który nigdy nie zagrał w Lidze Mistrzów. Oczywiście były także plusy. Po pierwsze, wygranie Ligi Konferencji. Mecz w Tiranie, wszyscy kibice Romy będą pamiętali długo i to zwycięstwo nad Feyenoordem 1-0. To jest największy plus José Mourinho. Po drugie, był magnesem dla naprawdę dobrych piłkarzy. Bez José Mourinho w Romie być może nigdy do tego klubu nie trafiliby tacy piłkarze, takie gwiazdy jak Paulo Dybala i Romelu Lukaku. Inna sprawa, że wydawało się przynajmniej w ostatnim czasie, że więcej w grze Romy zależy od świetnego, błyskotliwego Argentyńczyka niż od pomysłu czy całej tej psychologii José Mourinho, ale gra Romy była krucha, jak kruche jest zdrowie Paulo Dybali. Trzeci plus z polskiego punktu widzenia też bardzo istotny to to, że pod jego kierunkiem zaistniał, rozwinął się Nikola Zalewski i lada moment już będzie miał więcej meczów oficjalnych w Romie niż Zbigniew Boniek. Nieoczekiwanie także zadebiutował w barwach Romy młodziutki Jordan Majszak. Inna sprawa, że José Mourinho zawsze umiał wykorzystywać tych młodych, żeby coś pokazać, żeby dać też przytyczka swoim zwierzchnikom. Patrzcie, kim muszę grać, bo nie stać was na to, żeby kupić mi lepszych zawodników. I ostatni plus, który
rzuca mi się najbardziej może w oczy, to José Mourinho jako opium dla mas. Jego geniusz, moim zdaniem największy, polegał na tym, że pozwolił się wszystkim Rzymianom zakochać w takiej Romie, jaką sam stworzył, czyli Romie prowokacyjnej, Romie prowadzącą różnego rodzaju brudne gierki, Romie szalenie konfliktowej, Romie będącej ciągle na wojennej ścieżce. Kibice Romy pokochali go ślepą miłością i te klapki na oczach wielu z nich miało do końca, do dnia dymisji, czyli do 16 stycznia tego roku. Innym te klapki trochę z oczu opadły. Zresztą posłuchajcie sami, co na ten temat sądzi rzymska ulica. Dispiace perché era un grande allenatore, come penso tutti i romanisti, quello che ha vinto e ha fatto è una grande perdita. Poi vedremo chi verrà a rimpiazzarlo. I Frederick non capiscono assolutamente nulla di calcio. Dobbiamo dire grazie a José Mourinho, grazie mister. Hanno fatto bene, tanto giocava male a Roma. Era ora che se ne andava, perché stiamo sempre perdendo le partite. Noi stiamo sempre a piangere, noi della Roma. Piangiamo. Fabio Capello, były trener Romy, dość powiedzieć, że ostatni, z którym Roma sięgnęła po Scudetto, też umiał stanąć w obronie kolegi po fachu. Jednak dziennikarze i środowisko przyklasnęło tej decyzji, a na pewno rozumiało decyzję rodziny Friedkinów. Oto powody, dla których Mourinho został zwolniony. José Mourinho jest drugim na liście płac trenerem w Serie A, tylko za Massimiliano Allegrim. Z kolei Roma na tej samej liście jest na miejscu trzecim w całej lidze, a zajmuje dopiero dziewiąte miejsce. Ta dysproporcja jest tak widoczna, tak drażniąca, że ktoś musiał za nią zapłacić. Napastliwe, wrogie, agresywne, przede wszystkim wobec sędziów. Szczytem szczytów było zachowanie José Mourinho po finale Ligi Europy w 2023 roku, kiedy Roma w rzutach karnych uległa Sewilli. Po meczu na parkingu rzucił się z wyzwiskami w stronę arbitra Antonego Taylora. Dał też zarazem przyzwolenie kibicom, którzy w bardzo podobny sposób zachowali się wobec Anglika. Przykład, zły przykład szedł z góry i nic dziwnego, że sztab szkoleniowy Romy był tym najczęściej karanym przez sędziów wyrzuceniem na trybuny, karany żółtymi, czerwonymi kartkami, a oczywiście przodował w tym José Mourinho. Z José Mourinho nie mogło być inaczej i Friedkinowie postanowili przerwać, przeciąć tę toksyczną relację z całym pozarzymskim światem. Chcieli mieć wyniki, chcieli mieć zdrową atmosferę i chcieli widzieć, że drużyna robi postępy. Ciekawy pogląd na przyszłość José Mourinho ma Jerzy Dudek. U was na profilu, pod którymś postem napisałem Barcelona znaku zapytania, bo wszyscy dzisiaj mówią o Xavim, że czy Xavi jednak to jest ten trener na Barcelonę, czy tego doświadczenia mu za bardzo nie brakuje w dalszym ciągu. I jak patrzę na jego historię, no to był asystentem w Porto i został głównym trenerem w Porto. Był asystentem u Bobby Robsona w Barcelonie, no i brakuje mu tego pewnie, żeby zostać głównym trenerem w Barcelonie. Pytanie, czy Barcelona się na to zdecyduje, bo jednak no wiadomo, i konfrontacja z Realem Madryt, na pewno na pobudzenie La Ligi to była ciekawa propozycja Mourinho do Barcelony, ale wydaje się, że ta Liga Arabska jest tak silna, tak motywująca finansowo, że nawet tak zarobieni trenerzy i zarobieni zawodnicy nie są w stanie powiedzieć czasami nie. A wiem, że ma dobry kontakt z szejkami, bo przyjeżdżali zawodnicy nowymi samochodami, żeby się chwalić, jaka była wypłata, i jak wjeżdżał jakieś Ferrari, Bentleye, no to Mourinho mówił, takie to ja już mam dawno w garażu, bo takie dostałem od szejka. Daniele De Rossi, on zastępuje José Mourinho. Voi siete impazziti! Voi siete impazziti! La scelta peggiore che si poteva fare in questo esatto momento storico è stata fatta!
ma me vole de vede incazzato come una belva! Daniele De Rossi pierwsze podejście do zawodu trenera spalił. Nomen omen w zespole Spal Ferrara. Ale Roma to co innego. To jego życie, to jego serce. Ktokolwiek usiądzie na ławce trenerskiej Romy, bo Daniele De Rossi wcale nie musi być trenerem na lata, tylko trenerem tymczasowym, będzie musiał odciąć się od tego, co było za czasów Mourinho. Nadać Romie styl, nadać taki klasowy sznyt, bo piękny Rzym zasługuje na piękną Romę, której niestety José Mourinho nie potrafił zbudować.